Kandyduję dlatego, że mam olbrzymie doświadczenie samorządowe. Działam w samorządach od początku powstania, więc od 90 roku. Jestem przewodniczącym konwentu starostów dolnośląskich, czyli w skrócie można powiedzieć starostą starostów dolnośląskich. Jeżeli mamy posła z ziemi bolesławieckiej, to on będzie dbał o interesy tej ziemi, ponieważ posłowie, na których niejednokrotnie jako mieszkańcy Bolesławca głosujemy, a nie są z Bolesławca, oni są przelotem. Nikt ich nie rozlicza z tego, co dla Bolesławca, dla ziemi bolesławieckiej, robią. Więc tak bardzo ważne jest to, żeby ten poseł pochodził od nas, tutaj, z Bolesławca. Patrząc na państwa, patrząc na tych młodych ludzi, na których nigdy do tej pory, czy to w kampanii parlamentarnej, czy samorządowej, nie zawiodłem się, myślę, że zwyciężymy.